La La Land to film, który wszedł na ekrany polskich kin, to film, który wejdzie na ekrany polskich kin 20 stycznia. Jego reżyserem jest Damien Chazelle, a w rolach głównych zobaczycie m.in. Emmę Stone, Ryana Goslinga oraz wspaniały klimat hollywoodzkiego Los Angeles, które choć nie zawsze jest dla bohaterów filmu szczęśliwe, zawsze pozostaje dla nich tak samo pociągające. Jak pewnie dobrze wiecie i mogliście się tego dowiedzieć na mojej liście 17 filmów, na które powinniście czekać w 2017 roku, słowem klucz jest tutaj słowo musical. Niektórzy na jego widok wstają i zaczynają klaskać, inni na jego widok wstają i zaczynają uciekać z miejsca wypadku. Ja sam zawsze brałem siebie za kogoś z tej drugiej grupy, ale La La Land, i to będzie chyba najlepsza rekomendacja, jaką mogę wam dać, sprawił, że poczułem się jak 45-latka na premierze 45. wersji Mamma Mia. Gdy tylko pojawiły się napisy końcowe, chciałem wstać i zacząć klaskać. Ten film był po prostu tak dobry. You're fired. It's Christmas. Yeah, I see the decorations. Good luck in the new year. I just heard you play and I wanted... Historia jest raczej prosta. Dwójka ludzi ciągle na siebie wpada w mieście aniołów i szybko orientuje się, jak wiele ma ze sobą wspólnego. Niespełnione marzenia, strach przed porażką, ciągła nostalgia za tym, co było kiedyś. To wszystko brzmi może jak każdy przeciętny melodramat Woody'ego Allena po Zakochanych w Paryżu, ale Damien Chazelle robi rzeczy, dzięki którym La La Land to coś o wiele więcej niż film jeden z wielu. Zamiast przedstawić swoją historię w na siłę skomplikowany sposób, który zazwyczaj zmienia się w przeintelektualizowaną gadkę o sensie istnienia, Chazelle tworzy prostą baśń o życiu. Prostą historię o miłości, która nie dostarczy może nadzwyczajnych wniosków, ale dostarczy 2 godziny patrzenia na ludzi, z którymi bardzo łatwo się utożsamić, z którymi bardzo łatwo nawiązać wspólny język. You could just write your own roles, you know, write something that's as interesting as you are. What are you gonna do? I have my own club. Nie mała w tym zasługa również samych aktorów. Emma Stone i oczy Emmy Stone sprawiają, że bardzo trudno nie patrzeć na nie na wielkim ekranie, a Ryan Gosling, nie wiem kiedy dokładnie nastąpił ten moment, w którym Ryan Gosling wszedł do najlepszej trójki komediowych aktorów Hollywood, ale ten moment trwa i trwa już od jakiegoś czasu. Miejmy nadzieję, że będzie trwał jak najdłużej, bo pomiędzy dwójką głównych bohaterów La La Land bardzo łatwo było wyczuć obecną chemię. Z jednej strony nie ma w tym nic dziwnego, bo gdybym był Ryanem Goslingiem, bardzo chętnie przebywałbym obok Emmy Stone, a gdybym był Emmą Stone, bardzo chętnie przebywałbym pewnie obok Ryana Goslinga, ale wcale nie zawsze te hollywoodzkie romanse ładnych ludzi wypadają dobrze. Patrzcie na przykład Niedawni Pasażerowie, których recenzję z szacunku dla was i do mnie postanowiłem sobie odpuścić. La La Land to jednak także coś, o czym wspominałem już wcześniej. Klimat. Choć akcja filmu dzieje się w czasach dzisiejszych, są to czasy dzisiejsze widziane przez pryzmat lat 70. Jaskrawe i pogrążone w ciepłych barwach Los Angeles wygląda dokładnie tak samo, jak powinno wyglądać w marzeniach osób tęskniących za przeszłością. Co jeszcze ważniejsze, brzmi dokładnie tak samo, jak powinno brzmieć w marzeniach osób tęskniących za przeszłością, bo choć Damien Chazelle stworzył musical, w którym piosenki są raczej miłym dodatkiem, a nie motywem przewodnim całej historii, gdy tylko pojawiają się na ekranie, trudno wyobrazić sobie, aby w tym momencie mogło pojawić się coś innego. Wszystkie elementy układanki pasują do siebie idealnie i naprawdę trudno wyobrazić mi sobie lepsze połączenie trochę fałszywego musicalu z prostym filmem o miłości. Bo mamy tu tak naprawdę wszystko. La La Land skutecznie odtwarza magię złotej ery Hollywood, przypomina, że słowo hollywoodzki znaczyło kiedyś coś innego niż wielkie hollywoodzkie produkcje powysadzane zielonym ekranem, a na deser daje 2 znakomite role głównych bohaterów i soundtrack, który chyba już może odbierać pewną złotą statuetkę. Tych złotych statuetek może być tutaj o wiele więcej, ale na to trzeba już trochę poczekać. tak samo jak na premierę La La Land w naszym kraju, lecz gdy film Damiena Chazelle pojawi się już w kinach, biegnijcie na niego szybko. Ode mnie to cholernie mocne 8 na 10, być może nawet 8,5 na 10, bo naprawdę wątpię, żebym w ciągu następnych 10 lat zobaczył w kinie lepszy film, który można było opisać słowem musical. City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see.